Czołem ludziska, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Liwit, a to jest kolejny odcineczek z naszej serii Zagrajmy w StarCraft 2 Wings of Liberty. Co się zmieniło od ostatniego odcinka? Porobiłem sobie achievementy. Tutaj chyba nie miałem tego, z pociągiem i witamy w dżungli sobie zrobiłem na poziomie średnim. Achievement z BPH. Miałem sobie zrobić te dwa achievementy naraz w sumie. Ale ostatecznie zrezygnowałem z tego, bo chciałem po prostu sobie zagrać jakąś taką luźną grę i przetestować inny build Terran. Bo staram się generalnie grać, może tego nie mówiłem wcześniej, staram się generalnie grać tym, czym później będę grał być może w multiku Terranami. No więc... Okej. No dobra. Więc pogadajmy ze wszystkimi. Zacznijmy od Hornera. Z tej zakodowanej wiadomości? Naprawdę nie wiem, komandorze. Jeśli Tosh faktycznie jest jednym z widm, to oczywiste, że Mengsk chciałby was skłócić. Ale Tosh nie mówi nam wszystkiego. Jeśli mamy wygrać tę rewolucję... Wiem. Musimy być pewni naszych sojuszników. No to fakt. Okej. Mamy już tutaj tylko mapę gwiezdną. Pójdźmy do zbrojowni. Słon nie ma nam nic do powiedzenia. Jesteśmy piratami. Ej, Kaczyński, masz jeszcze rumu? Kaczyński? Okej. Nie będziemy tutaj rozmawiać o naszych gustach politycznych. Mamy w ogóle nowych najemników do wynajęcia. Dobra, zacznijmy od wiadomości. Powtarzam, liczba ofiar sięga kilku tysięcy. Należąca do dominium fabryka broni eksplodowała kilka godzin temu. Wybuch wywołał reakcję łańcuchową, w wyniku której zniszczeniu uległo kilka okolicznych osiedli mieszkaniowych. Żyli tam robotnicy. Siły bezpieczeństwa Dominium twierdzą, że zdarzenie to było zamachem terrorystycznym, za którym stoi osławiony Jim Raynor. Ale z naszych informacji wynika, że do fabryki przekradł się oddział dysponujący zaawansowanymi technologiami maskującymi. To pytanie nasuwa się samo. Czy możliwe, że część oddziału duchów zdezerterowała i obróciła się przeciwko swojemu dowództwu? Dla UNN z Nefor 2, jednego z centralnych światów, mówiła Kate Lockwell. Okej, w końcu Kate powiedziała to, co myśli i nikt jej nie przerwał w tych wiadomościach. To jest ciekawe, co? Okej, część duchów zdezerterowała. Też myślicie o Toszu? Dobra, najpierw porozmawiamy z Tajhusem jednak. Ten Tosz to wariat, Jimmy. Przez cały czas ma mrocze i bawi się tymi swoimi cholernymi laleczkami. Cóż, potrzebny mi ktoś, kto zrównoważy twoje wysublimowanie i dobre maniery. Patrzę krzywo pod kopułą, bracie. Rozumiem stare, dobre wariactwo, ale on... Coś mu się zacięło tam w środku. No tak. Akurat w tej sprawie, no Tajhus... Dużo od Tosza się nie różnisz. Znaczy, no w sensie nie jesteś zmutowany, tak, ale... Ale z Toszem sobie pogadamy na samym końcu, bo jestem ciekawy w sumie, co nam powie. Porozmawiamy jeszcze z Hanson. Przeprowadziłam kilka testów na Terrazycie. To bliska pochodna Wyspanu, ale do mieszanki dodano kilka bardzo rzadkich składników organicznych. Jakieś domysły, czemu to może służyć? Z pewnością wpłynęłoby to na reakcje chemiczne w mózgu, a więc można tego użyć jako narkotyku czy stymulanta. Narkotyki. Rewelacyjnie. Super. W co my się właśnie zamieszaliśmy, Jim? I to na życzenie Tosza w zasadzie. No ale okej. Ciągle mi nie ufasz, bracie. Dopóki się nie zdecydujesz, nie mamy o czym rozmawiać. To fakt. No jestem ciekawy, czy Tosz okaże się zdrajcą, jak myślicie? Ciężko mi powiedzieć. Dobra. Zajrzyjmy do najemników. Mamy kolejny oddział tutaj. Tak sobie oczywiście tam przeglądałem. Pomiędzy nagraniami. No i mamy dostępną kompanię Spartan, czyli dwa elitalne Goliaty. Kosz jest ok, więc myślę, że sobie kupimy. Ich z pojazdów korzystam generalnie, no niewiele, raczej opieram się na piechocie. Ale najemników wykupujemy zdecydowanie wszystkich, bo są naprawdę nieźli. Muszę sobie zagrać jeszcze w tą konsolę, która stoi w kantynie. Kurczę, tutaj dalej mamy tylko w zasadzie... naszych podpalaczy i wypalaczy i... Jak się nazywali ci drudzy? Maruderzy, o właśnie. Ja myślałem, że tu już stanie jakiś czołg. Nie, czołga nie mamy, ale na przykład Goliat mógłby stanąć, no cokolwiek tak naprawdę.
Dobra, wejdźmy do zbrojowni. To jest w ogóle ciekawe, bo oprócz nowego pojazdu, jakim jest Goliat, na którego ulepszenia może by mnie i zainteresowały, ale jednak bardziej się opieram na piechocie. Chociaż tych żniwiarzy na przykład ulepszyłem i w ogóle ich nie używam, tak naprawdę. No ale to jest kwestia do dopracowania. W każdym bądź razie to, czego... Bo po ostatniej misji dostaliśmy jeszcze możliwość ulepszenia ERK i myślę, że to jest coś, co na pewno mi się przyda. Patrzcie. Zaawansowane wznoszenie budowli. Kilka ERK może wznosić jeden budynek. I to jest naprawdę spoko, zwłaszcza na przykład jeśli wyczerpią mi się minerały i będę chciał szybko przeprowadzić jakieś ekspansji, a zapomnę tego zrobić wcześniej. Więc jak najbardziej to bierzemy od razu. Nad tym się zastanawiałem dość długo. No ale jeżeli będziemy mieli jakąś obronę i taką podobną sytuację co tutaj, będziemy musieli naprawiać jakiś bunkier, no to myślę, że to również nam się przyda. Więc bierzemy i to. Zostaniemy z niewielkim zapasem gotówki. Ale myślę, że warto na ERK wydać co nieco. Dobra, tutaj już chyba wszystko. Zobaczmy jeszcze laboratorium badawcze. Zdobyliśmy 3 do punktów badań nad procesami, więc mamy kolejny poziom. Nie wiem, czy już nawet wcześniej nie mogłem tego zrobić, chyba nie. Dobra, i mamy tak. Ultrakondensatory. Moment, wyjdźmy z tego. Nic mi tutaj nie strzela, no i jednak będzie już strzelać. Dobra, weźmy sobie jakąś spokojną animację. O, na przykład to. I tak. Dobra. Każde ulepszenie w zbrojowni, oprócz tego, że zwiększy nam obrażenia, dodaje jeszcze do szybkości ataków plus 5. A tutaj piszę coś więcej? No, jeszcze wpiszę, gdzie jest miejsce wdrożenia. No, okej. Okay. To natomiast działa podobnie, tylko że wzmacnia nasz pancerz i plus 5 do punktów życia. Tutaj szybkostrzelność, tutaj plus 5% do HP. Wydaje mi się, że szybkostrzelność jest coś, czego bardziej pożądamy, więc lecimy w to. Następne ubezpieczenie jest świetne, patrzcie. Magazyn orbitalny. Są wznoszone, no magazyny są po prostu wznoszone w sekundę, tak? Patrzcie, pyk. I to jest no coś świetnego. Drugie ulepszenie też jest naprawdę niezłe. Rafineria oraz zautomatyzowana rafineria przetwarzają Wespan o 25% szybciej. Tylko że przy odpowiedniej liczbie ERK, bo chyba no, możemy mieć 6 w takim momencie, kiedy mamy dwie fabryki, no to myślę, że to i tak jest całkiem nieźle. No, zautomatyzowana fabryka w ogóle nie potrzebuje ERK. Ale do tych kolejnych badań przejdziemy sobie później. Myślę jednak, że to jest jeszcze do przemyślenia, ale magazyny orbitalne to jest coś, co naprawdę bardzo bym chciał. Dobra. No to przechodzimy do misji. I tak, mamy portu Marlaka. Wciąż musimy uzyskać dostęp do adiutanta, którego przywieźliśmy z Tarsonis. Nasz stary kolega, pułkownik Orlan, jest specjalistą w dziedzinie łamania kodów Konfederacji. Jeśli nasze dane wywiadowcze są prawdziwe... Dobra, tego już słuchaliśmy. W zasadzie wszystkiego już z tych słuchaliśmy. I tak, czołg chciałbym mieć już teraz w zasadzie. I daje nam to 3 do punktu badań nad procesami. Semp... W sumie nawet nie za bardzo wiem, co Semp robi jeszcze. Tyle, że tutaj jest jeszcze jedna sprawa. Złamiemy wtedy tego adiutanta i szybciej się dowiemy, o co chodzi. Ale mimo wszystko myślę, że Xil poleci w pierwszej kolejności. Ja tego czołka naprawdę bardzo chcę mieć. To jest fajna kompozycja właśnie, jeśli chodzi czołgi, piechota i kiedyś jeszcze mediwaki mogły podnosić czołgi. Teraz obecnie jest już to wyłączone. No, szkoda, bo to jest naprawdę OP zagrywka. Dobra, no to lecimy na Xil. A więc tak, to miejsce to kostnica. Cokolwiek żyło w tych ruinach, wymarło miliony lat temu. No proszę. Zanim ludzie Mobiusa zaginęli, zgłosili promieniowanie typowe dla artefaktu dobiegające z tamtej wielkiej skały. Przytaszczyli wielki laser, żeby dostać się do środka. Wiertło laserowe, ale bestia. Gdyby drużyna Mobiusa miała dostęp do takiego sprzętu, nie chcę nawet myśleć, co mogło ich pozabijać. Pewnie wkrótce się dowiemy. Zapewne. O, słon jest chyba od takich sprzętów ciężkich miłośnikiem. Zobaczymy, czy słon odegra jakąś kwestię w tej kampanii, w tej misji. Teoretycznie powinien, tak mi się wydaje.
Okej, ludziska, witam po krótkim cięciu. Generalnie mała adwersja. No, robię tą misję po raz drugi, dlatego że za pierwszym razem zawaliłem. Chciałem za szybko pójść w czołgi. Potem te czołgi zostały mi łatwo zniszczone. No i potraciłem za dużo czołgów, w ten sposób nie mogłem już produkować piechoty i było ciężko cokolwiek. No dobra. Działać. Przecież wiemy, co stało się z poprzednią ekspedycją. Zostańcie na miejscu. Dobra. Te działa protosów nas rozwalą, jeśli na nie ruszymy. Słon, obiecałeś mi czołgi oblężnicze. Gdzie one są? Spokojnie, ważniaku, zaraz u ciebie będą. Dzieciaki załatwią te działa na cacy z bezpiecznej odległości. Palmy w kryształ od razu. Gotowy do akcji. No i dobra. Coś się tak napali. Pokaż na to, gdzie stać! Wydasz jakiś rozkaz? Co jest? W szeregu, chłopaki. Te nowe czołgi oblężnicze są pod... Wygląda to nieźle. Kiedy przełączasz się na tryb oblężniczy, zwiększa się ich zasięg i siła rażenia. Teraz jak już znam... Oblężniczym nie mogą się ruszać, więc jeśli chcesz je przestawić, to przełącz na tryb czołgu. No dawaj! No i co tak... Umieśćmy parę czołgów oblężniczych na wzniesieniu. Rozbiją tropicieli protosów, zanim się w ogóle do nas zbliżą. Dlaczego nie? Dawaj! Jasne? Przyjąłem. Trzeba tylko pamiętać, żeby te czołgi... Tak długo. Nie strzelały w jednostki, które stoją blisko naszej piechoty. No to może spowodować spore straty wśród naszych własnych jednostek. Dobra, jesteśmy już przy bazie. Generalnie... Mamy dostęp do sieci bazy Mobiusa. Łamiemy zabezpieczenia. Przekazujemy panu kontrolę nad bazą, komandorze. Ognia. 174 gigawaty. Energia słońca na wyciągnięcie ręki. A teraz wyceluj w te drzwi i bierzmy się za cięcie. Moc wyjściowa lasera w normie. Trochę czasu to zajmie, ale inaczej nie dostaniemy się do świątyni. Komandorze, Taldarimowie gromadzą wojska przeciwko nam. Więc rozstawiamy linie obronne i bronimy wiertła, aż się przebijemy. Cieszę się, że mamy czołgi oblężnicze. Mhm. No ja właśnie popełniłem mały błąd z tymi czołgami, ale okej. Teraz jak już wiem, na czym ta misja polega, to myślę, że pójdzie mi dużo lepiej. Dobra. Czołgi ustalmy powiedzmy tutaj. Od razu na trójkę sobie dam laser. Potrzebujemy bunkrów i czołgów oblężniczych do obrony tego od razu rozbudowujmy. Bez niego nie damy rady odzyskać artefaktu. Okej. Co jest naszym celem? Lepszym od razu piechotę. ERK gotowy. Szeregu. Pokaż na co cię stać! Coś trzeba rozwalić. Dobra, czołgi może rozstawiajmy z jednej strony. Tylko z tej powiedzmy, a z drugiej będziemy się bronić laserem. ERK gotowy. W ten sposób powinno być ok. Czekałem na ciebie. No i dobra. No, tutaj nie nastawiłem, żeby wychodzili od razu na surowce. Udało mi się dotrzeć do pozostałości po sieci czujników ekspedycji Mobiusa. Przekierowałem dane na pańską mapę. Będziecie wiedzieć, co kombinują Taldarimowie. No i ekstra. Mam to. Tak jest, komandant. ERK gotowy. Niszczymy te jednostki od razu. Nie. Myślałem, że wiertłem kieruję. No i co tak długo? Cel poza zasięgiem? Jest już lekarz. Co jest? To miało być pod trójką. Aha, na razie nie mam kontroli nad wiertłem, okej. Dobra. No to za chwilkę to zmienimy. Co się dzieje? Drugi bunkier. Potrzebne dodatkowe magazyny. Potrzebne dodatkowe magazyny. Lepiej, żebym tego nie zapomniałem o magazynach. Jak zwykle zresztą. To jest u mnie norma. Jeszcze mamy jednostki w produkcji? Już nie. Dobra. Te łatwo załatwiły czołgi, więc spoko. Czołgi są naprawdę potężne, ale trzeba troszkę ogarniać, żeby umieć je wybronić. Mi to za bardzo nie poszło za pierwszym razem. Może dlatego też, że miałem za mało piechoty, no.
Najpierw jednak teraz nie powinni iść w piechotę, a dopiero później w maszyny. Przynajmniej tak jest na multiku. Dobra. Jak tam najemnicy? Jeszcze troszkę. Kolejny reaktor. Ty wracaj do pracy. Następne ulepszenie, bo już nam się kończy. Więcej ERK potrzebujemy na pewno. I więcej na wespan. Ulepszenie. Za mało minerałów. Dobra. Za mało minerałów. ERK gotowe. Za mało minerałów. Szeregu, chłopaki. Już powolutku możemy sobie zbierać na najemników. Gotowy do akcji. ERK gotowy. No dobra, na razie to jakoś wygląda. Tempo, tempo, tempo. No, tutaj nie potrzebuję zbrojowni, żeby ulepszać drugi poziom ulepszeń. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. No kampania jednak rządzi się swoimi prawami, co? Czołgów na razie nie produkujemy. ERK gotowy. Przede wszystkim piechota. Nie mogę się doczekać. No i właśnie, wcześniej niepotrzebnie rozdzielałem swoje siły i w ten sposób. No i tu traciłem część jednostek. No to nie było dobre. ERK gotowy. Za mało minerałów. Co się dzieje? Teraz powinno być znacznie lepiej. Wydasz jakiś rozkaz? Dobra, teraz zbieramy sobie już 250 na najemników. Mam to. Ale lepiej, żebym tego nie żałował. Jest już lekarz. Szeregu, chłopaki. Jasne. Dobra. I wzywamy najemników. Którzy, jak już wiemy, sprawują się dużo lepiej. Dobra. No, wygląda teraz już znacznie lepiej. Nie potraciłem tyle jednostek. Więc powinno być ok. Zapiszmy sobie jeszcze grę. Już mamy kontrolę nad działem? Jeszcze nie. A już archony pojawiły się na polu bitwy. Zamierzacie zbezcześcić to, co należy do bogów? Wierni na to nie pozwolą. No dobra. To archonci, komandorze. Jeśli podejdą zbyt blisko, nasi ludzie nie będą mieli szans. Przekazuję ci ręczne sterowanie wiertłem laserowym. Może uda się go użyć przeciwko protosom. Słyszeliście? Obróćcie ten laser. Możemy go użyć przeciwko Taldarimom. Tak, też zrobimy. No i nieźle. O to chodzi. Dokładnie tak. O Boże, mamy tylko jeden budynek robimy ulepszenia, no ale już trudno. Nie będę dobudowywał, bo stoję też nieco do tyłu z... z wydobyciem. Za mało minerałów. Chcesz ze mną... Jest już lekarz. ERK gotowy. No i dobra. O, laser jeszcze pod osobny hotkey i będzie git. ERK gotowy. Jest już lekarz. Gotowy do akcji. Tak jest, komandorze. Nie mogę się doczekać. No i dobra. I właśnie tak należy chyba to rozgrywać. Ja wcześniej troszeczkę zawaliłem raz z czołgami, które sobie... No, za dużo ich poprodukowałem na początku. W zasadzie to już medyków mamy od cholery, nie potrzebuję więcej. Teraz piechota. A dwa... no nie sterowałem tym działem tak jak powinienem. Już tylko chwilę. Więc to był problem. Ale mówię, jak już się zna jakąś mapę, to potem za drugim razem jest dużo, ale to dużo łatwiej, tak? Gramy cały czas na wysokim poziomie, to tak jakby co. Tempo, tempo!
rozkaz? Okej. Chwilę, powinno nam się jeszcze pojawić zadanko dodatkowe. Teraz już powoli możemy iść w czołgi. Zostawmy może tu bunkier. Tak na wszelki w. Wiertło laserowe przebiło się przez zewnętrzną warstwę drzwi. Dobra. Czyli pierwszy etap zakończony. Co się dzieje? ERK gotowa. Alarm. Zbliżają się wrogie jednostki powietrzne. Cholera, to nie są zwykłe jednostki latające. To transportowce. Zestrzelcie je szybko. Już się za to bierzemy. ERK gotowy. Baza jest atakowana. Jasne. Wydasz jakiś rozkaz? No i dobra. W tym momencie potrzebujemy lepszej obrony rakietowej. Te. Pyk, pyk. Może tu. I jeszcze tu. Tutaj wstawmy czterech żołnierzy. Postawmy jeszcze gdzieś tutaj RK. Jedno, żeby sobie stało tak po prostu. I naprawiało co może. Ulepszenie już powinienem dawno puścić, no ale nic. Nie wiem, czy w ogóle iść te czołgi, skoro ta kompozycja mi się sprawdza. No, może coś tam rozbudujemy. Odbieram na tym obszarze sygnatury energetyczne. Będziemy potrzebować też ulepszenia do nich. Zaznaczam je na pańskiej mapie. Dobra, to będziemy chcieli zebrać, bo to odpowiada za punkty badań. Jeśli mamy czas, to możemy się do nich dostać za pomocą wiertła laserowego. Stedman na pewno chciałby je zbadać. Gotowy do szeregu, chłopaki. Tylko spokojnie, coś się... Lepiej, żebym tego nie żałował. Uwaga. Za mało minerałów. Zatankowany! Dobra, no to spróbujmy się do nich dobrać. Tak jest, komandos. Tutaj będę miał na pewno jakieś straty, ale myślę, że warto. Załatwione. No, nawet nie takie duże. Baza jest atakowana. Dobra. I niszczmy to. Zostawmy tutaj jedną jednostkę, żeby była wizja. A tych cofnijmy. Czekałem na ciebie. Dobra. No nie wygląda to źle. Nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że wygląda to bardzo dobrze. Chociaż to chyba przesada. No i dobra, mamy pierwszy artefakt. Ekspansję zrobimy dopiero, jeśli skończą nam się tutaj minerały. Nie robimy na dużo raksów, żołnierzy, więc nie ma sensu chyba zakładanie szybko drugiej placówki. Śmiało! Złe wieści? A! Wystraszyłeś mnie! Dołożyć komuś? Śmiało! Zostawmy tutaj trochę ludzi do obrony, jakby co. Tutaj bunkier. Nie, to bunkier chciałem. Jest już lekarz. Czekałem na ciebie. Załatwione. Jest już lekarz. Ale tutaj mi wbiegli, zapomniałem o nich. Dobra, no zupełniajmy jednostki. Za mało minerałów. Ja tak akurat nie trudno zupełnić, więc spoko. Co się dzieje? Ulepszenie opracowane. No i ekstra. Za mało minerałów. Mamy. Moment, mamy kolejny atak w ogóle. Pyk, 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 pyk. Chłopcze? Wszystko to rozwalajmy. Szeregu, chłopaki. Erka gotowy. Rewelacja. Dobra. Lepiej, żebym tego nie żałował.
Poszło nieźle. Co tu robi Erka? Też MCV-ka. Chyba tak raczej powinienem poprawnie na to mówić. Erka to jest polska wersja po prostu tego. Dobra. Biorę się za to. Zostawmy tu jednego żołnierza. Po tym możesz od razu tutaj walić. No i nieźle. Ten oddział praktycznie do nas nie doszedł. No super, no. No, no tu już czołgi się tym zajmą do końca. Tutaj rozstawmy kolejny. A tutaj zainwestujmy w bunkry. Gotowy do akcji. Dobra, nieźle to wygląda. Tak już zdobędę te od punktów badań artefakty. Już będę miał jedną rzecz automatycznie mniej do ogarnięcia i zrobimy sobie ekspansję wtedy. Uwaga, idzie się. Chociaż tak naprawdę mógłbym to już teraz robić, ale już dobra, zaczekajmy sobie. Walmy laserem tylko w świątynię. W kaplicę. Świątynia jest tutaj. Xel'Naga. W ogóle wcześniej zrobiłem jakiś achievement, jak zrobiłem za pierwszym razem tą misję. Ale nie wiem, nie pamiętam, że to był. Chyba za to, żeby wiertłem poniszczyć trochę. Musimy je wyeliminować, zanim zrzucą oddziały prosto na nas. Dobra, rozwalajmy transportowce przede wszystkim. Hej, hej, hej! Przyda nam się to cholerne wiertło. Nie zniszczcie go. Siebie! Nie mogę się doczekać. Jest. Pewnie. Śmiało. Słyszymy. Jest już lekarz. Dobra, robimy ekspansję. Nie ma już chyba na co czekać. Tutaj moglibyśmy w sumie wydobywać więcej bez panu. Dobra. Kolejne jednostki się pokazują. Niszczmy je. Kurde, bunkry są jednak zarąbiste. Zastanawiam się jednak nad ulepszeniem ich, skoro tak się bardzo przydają. Na początku miałem tego nie robić, ale teraz... No jest to jakaś opcja na pewno. Od jakiegoś czasu mam w ogóle supply bloka, więc trzeba budować te magazyny. No właśnie. Dobra, kolejna jednostka. Zapiszmy jeszcze grę. Przydałaby się nam pomoc. Się robi. W porządku. Dołożyć komuś? Uwaga, idzie się. Dobra, no wygląda to naprawdę nieźle. Mówię, jak już zagram jakąś mapę jeden raz, to już potem wiadomo co robić, więc... No jest to dużo łatwiejsze, tak. Ciekawe, co tutaj jeszcze bronią protosi. Tu chyba są ich bazy. No to wiercimy dalej. Baza jest atakowana. Przydałaby się nam pomoc. Za mało minerałów. Ulepszenie opracowane. W sumie możemy czołgi jeszcze rozstawić tutaj w tym momencie. Czemu by nie? Jest już lekarz. Złe wieści? Weźmy tutaj parę MCV-ek. I wydobywajmy to. Jeszcze dwie możemy stąd przenieść, okej. Kolejni archoni. No to rozwalmy je. Co się dzieje? Tutaj potrzebujemy jednej jakiejś. A tutaj mamy dwie jednostki naprawcze, więc po co? Baza
jest atakowana. Ale rąbnie! Możemy nawet spokojnie przestawić stąd. Termiczną barierę drzwi. Gadaj! Śmiało! ERK gotowy! No dobra, piechoty już nawet szkoda czasu zabijać z wiertła. Czekałem na ciebie. No i ładnie. Wszystko pięknie jest zbronione teraz. Normalnie jestem dumny z tej obrony. Ach. No i trzeba ogarniać tylko to wiertło i misja w sumie naprawdę jest bardzo prosta. Myślę sobie kiedyś, ale to jak już pewnie skończę wszystkie kampanie, zacząć sobie grać się jeszcze. Co ja robię? Nie bunkrem. Po to sobie przypisałem go pod hokeja, żeby nie klikać, ale dalej cały czas jednak jeszcze zdarza mi się to klikanie. MCV, jak tu nie potrzebujemy. Dobra, no bierzmy jeszcze kolejnych najemniorów. Dobra. Już nie pamiętam, jak oni się nazywają. Strażnicy Taldarimów. Nie. Jest nazwa ogólnie nacji, a nie tej jednostki. Dobra, tu się już obronimy, więc nie odrywam nawet wiertła od pracy. Dobra, no, wygląda to okej, okay, wszystko. Dobra, tych MCV-ek już nie będę produkował, po prostu przerzucę je stąd, jak tylko się skończą. Skończą. Lepiej, żebym tego nie żałował. Gotowy do... Potrzebna selekcja. Surowce do wydobycia. Wydasz jakiś rozkaz? Dobra, no. Myślę, że to naprawdę już wygląda przyzwoicie. Możemy nawet czołgi sobie dostawić. Tutaj dajemy sobie goliaty, tutaj piechotę. Gdzie boli? Piechotę możemy tutaj cały czas leczyć na bieżąco. A nie będę tutaj MCV jak już podsyłał. 43 tysiące. No dobra, świątynia powolutku nam pada. Teraz mamy trochę spokoju. Co się dzieje? No może dostawmy trochę obrony przeciwlotniczej. Jednostek powietrznych zbliża się w waszą stronę. Samą porę, co? Dobra. Ale się uwzięli. Na nich, chłopcy. O, niszczmy to. Szereg. Ale rąbnie! A, czemu ci tutaj idą? Nie, zniszczcie to po prostu. A, bo wysłałem ich, żeby bronili przed tymi, no tak. Przed... transportowcami, ale nie było takiej potrzeby zupełnie. Lepiej, żebym tego nie żałował. Rozkaz? Śmiało! A! Wystraszyłeś mnie! Co się dzieje? Dobra. Złe wieś, kupa roboty, co? Laser. Zatankowany, gotowy do roboty. Myślę, że tyle wystarczy. Potem sobie wróć już do pracy. To jest naszym celem! Wal śmiało! O, czemu tak? Przyjęte! No dawaj! No, wiem czemu. Pokaż, na co cię stać! Gadaj! Co jest? A ten tutaj niech się rozłoży. Zwarty i... Lepiej, żebym tego nie żał... No i będzie okej. Okay. I mamy jeszcze na full jednostek, więc dostawmy magazyny. Myślę, że tyle wystarczy. Dobra, tu już nie ma co przestawiać wiertła. Po prostu zniszczymy to. Chociaż sporo potraciłem tych jednostek. Nie wiem, czy to było opłacalne, no ale okej. To niszczmy. Gotowy do akcji. Jak najszybciej naszym wiertłem. Wiertło jest potężne. Nie ma co. Chciałbym mieć takie wiertło dostępne w innych misjach. No ale to raczej niemożliwe. Zablokowane.
To jest naprawdę, naprawdę mocne. To... tego nie można odmówić. Dobra. Dobra, no wszystko tutaj wygląda ok. W zasadzie tylko czekamy, aż przebijemy się przez świątynię. Tutaj jeszcze jeden chyba zostaną do przebicia. Czyli pewnie jeszcze jakaś jedna faza zmasowanych ataków czy coś takiego. I trzeba się na to przygotować. Czy magazyny już mam do maksa? Nie, jeszcze dwa mogę dostawić, okej. Trochę piechoty. Szeregu, chłopaki. Wydasz jakiś rozkaz? Bo w sumie czemu nie? Szeregu, chłopaki. Jest już lekarz. Tutaj jeszcze wespan wydobywajmy. Śmiało. Tu mamy za dużo robotników. Chcą splugawić dziedzictwo bogów. Zniszczyć ich. W zasadzie to po co my się przebijamy do dziesiątyni? Dobre pytanie. Wiem, że tutaj była ta instytucja badawcza, nie pamiętam jak się nazywała. I... co oni tu chcieli odnaleźć? Nie obserwuję fabuły w kampanii, to nie świadczy o mnie za dobrze. O kurde, Arkanoty. Jak ja je przegapiłem w ogóle? DC, dobra. Pole minerałów wyczerpane. Lepiej, żebym tego nie żałował. Żarówy też trzeba rozwalić, znaczy rachanoty. Co jest? Ale serio, wyglądałem jak 1000 wat. Dobra. Potwierdzam. Zapiszmy może grę. I co my tu mamy do niszczenia? Zniszczmy to, to też. Dobra, może od razu w to walmy. Nie, tylko uciekajmy. I tak za chwilę zginie. Dobra. Żebym tego nie żałował. Czekam. Co się dzieje? Śmiało! Ulepszenie. Opracuj pole minerałów. Dobra, wszystkie ulepszenia już mamy. Tak naprawdę. Więc pozostaje nam chyba jednostki dostawiać, no. Można teoretycznie jeszcze jakieś czołgi. To będzie się 9 tysięcy. Dobra. A więc co? Jedziemy na wakacje i odpoczywamy. Tak teraz mówię, ale cwaniak ze mnie, bo robię tę misję po raz drugi, nie? Pierwszym razem było zdecydowanie trudniej. No i popełniłem też błąd, taki typowo rozwojowy. Najemników już żadnych nie mamy, a Goliaty zostawmy tutaj, będą miały od razu naprawę. No, dobra, pyk, 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 pyk. Nawet już pewnie mógłbym nie niszczyć tego wiertłem, żeby tylko szybciej się przebić przez świątynię. Ale zagrajmy bezpiecznie. Czemu to wiertło nie zaatakowało tych... kolosów? Chyba tak się nazywały te jednostki. Muszę zagrać trochę inną rasą niż Terranie, bo... generalnie nie znam taktyk ani jednostek innych nacji i nie wiem, co przeciwko czemu jest dobre. Już Zerga się troszeczkę orientuje, ale w procesach słabo. Na pewno dużo lepiej się też będę w Zergach orientował, jak mi pogram. Gotowy do akcji. A ja bunkrem steruję, fuck. Dobra, tylko Arkanota i wracaj do świątyni.
No i dobra, mamy limit. Śmiało, zwarty i gotowy. Czyli niech sobie tutaj coś naprawiają. Kupa roboty, co? Możemy teoretycznie zostawić bunkier, bo i tak nie mam co robić z surowcami. No, wydobycie jest jeszcze całkiem przyzwoite. Jakąś obronę przeciwlotniczą. Dostawmy. $21,000. Można byłoby na przykład zrobić jakieś ulepszenie dla niego, nie? Teoretycznie ma tutaj jakieś ulepszenia, ale no nic z tego, co tutaj wybudowaliśmy, nie wpływa na to, więc... Ticha. Nic innego na razie nie możemy dostawić. A, mamy te wieżeczki, zapomniałem o nich. Dostawmy jeszcze wieżeczki. Dostawmy i od razu w sumie mogłem je ustawiać. Chociaż nie wiem, czy na protosów wieżyczki z miotaczem ognia są dobrym rozwiązaniem. Raczej średnim. Dobra, napiszmy to. Dobra, tylko te mocne jednostki zajmijmy się. Tutaj nie ma tych mocnych, więc dajmy dwie słabe. Rozkaz otrzymamy. Wydasz jakiś rozkaz? Dołożyć komuś? Co jest? No nie, nie. Źle to zrobiłem. Pokaż na co ci... Shiftem. Lepiej poślijcie po worki na ciała. Się zrobi! Gotowy? No ja, medycy zablokowali przejście, nie? Takie to było słabe. Moje mikro jest genialne w tej grze. Dobra, znajdziemy się może tutaj, niech oni wchodzą do nas. Po co my mamy do nich w sumie wychodzić? Tak jest, komandorze. I żarówy. Pole minerałów wyczerpane. No i chyba tyle, no. Więcej tutaj tak naprawdę nie muszę rozwalać. To padnie od czołgów. Gejzer z Wespanem wyczerpany. Uwaga, idzie się! No, Wespan się skończył. I to tutaj chyba. No dokładnie. Złe wieści? Ty tu jesteś szefem. Myślę, że tam kończy wydobycie już. No, ale świątynia już 15 tysięcy, więc też pada. No i tylko bronimy, no. Jest już lekarz. No teraz jak już gram za drugim razem, to ta misja wydaje się nawet nudna trochę. Wystarczy dobrze zagrać laserem i... Nie, jest okej, okay. Patrzcie, to w ogóle jakieś szmatki ten zwiewają. Nie wiem co są, ogniwa pewnie jakieś do tego lasera czy coś. Transportują w skrzyniach. Jest już lekarz. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Nie wiem już co robić tym Jerka. O właśnie, możemy w sumie tutaj postawić jakąś linię obrony. O! No nie, bo tutaj i tak widzę wszystko. P. O Jezu, jak to jest daleko na klawiaturze. Postawmy wieżyczki. Jestem ciekawy jak to się sprawdzi. Gejzer z Wespanem wyczerpany. Trudno. Czekałem na ciebie. Co się dzieje? W sumie możemy. Jeszcze nie mam tego ulepszenia, żeby wnosić jednym. O, dobra. Żarówy. Pff, tutaj nawet nie ma za bardzo mocnych jednostek, no ale zniszczmy coś dla zasady. Pole minerałów wyczerpane. Lepiej, żebym tego nie żałował. Albo wiecie co? Dobra, zniszczmy tylko to. I niech laser już wraca do swojej roboty. Przeciwko Archanotom te działka mogą być ok. Mam to. Ciebie. Nie mogę się doczekać. Archanotom chyba tak się nazywały te podstawowe jednostki u protosów. Miecznicy. Zwarty i gotowy. Dobra, co on nas tutaj czeka? Kolosy. No, rozwalmy to. Tutaj żarówę. A i dajmy powiedzmy. Kolejna żarówa. Baza. Jest atakowana. To wiecie co? To rozwalmy tylko te żarówy. I wraca, niech wraca do świątyni. Pokaż na co! Nie zmikrowałem, znaczy...
Nie ustawiłem sobie podchodka, ja nawet command center. Ale co tam? Baza jest atakowana. Śmiało! Co się dzieje? Dobra, 8000. Chyba już nawet nie odrywam tego laseru, co? Misja i tak trwa 40 minut, więc jest naprawdę, naprawdę długa. Podejrzewam, że na niższych poziomach trudności ta świątynia jest mniej wytrzymała. Teraz już bronimy się w standardowy sposób. Napiszmy to jeszcze, żeby nie było jakiegoś fejla na koniec. Chociaż nie powinno być. Patrzcie, F3 mogę sterować wiertłem, w ogóle nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. Ja sobie zmikrowałem, znaczy ustawiłem hotkeya pod trójkę. A okazuje się, że nie musiałem tego robić. Okej. Ciekawe, jaki jest jeszcze jeden achievement, bo jednego nie zrobiłem. Dobra. Chyba. Chyba, że jeszcze przy zakończeniu mapy się go wykona, ale nie sądzę. Dobra, nie odrywamy już wiertła. Bronimy się tutaj. Jestem ciekawy jeszcze, jak te działka sobie poradzą. W sumie RK możemy wystawić jako mięso armatnie i takich nie potrzebujemy już. Tu niech sobie jeden jeszcze wróci. Naruszenie drzwi za chwilę. Dostęp do budowli za chwilę. No i ładnie. Nie muszą powstrzymać tych świętokradców. Spalić ich na popiół. To brzmi nawet strasznie. Baza jest atakowana. Przydałaby się nam pomoc. Zobaczmy, jak sobie nasza obrona poradzi bez... bez wiertła. Baza jest atakowana. Mogłaby sobie lepiej poradzić, mam takie wrażenie. O, tutaj te kolosy zrobiły robotę. Całą naszą piechotę praktycznie wyniszczyły. Odnieśliście zwycięstwo. A, kolejna część artefaktu. Gdyż wieść o tym świętokradztwie dotrze do gwiazd, Jamesie Raynorze. Zbliża się dzień zapłaty. Te twoje artefakty mają wielu amatorów. Co to nas obchodzi, skoro dobrze płacą? Powiedziałbym, że śmierć poprzez zamianę w parę przez Taldarimów zdecydowanie zalicza się do kategorii malejących przychodów. Tak, może tak być. Raynor ma tutaj rację. O, zniszcz 50 budynków procesów w misji Wykopalisko na wysokim poziomie trudności. Okej, to może być wyzwaniem. I chętnie sobie zrobię to, ten achievement. Jest jeszcze taka jedna sprawa. Kiedy nie nagrywam, to no nie staram się też tego komentować, co robię i wydaje mi się, że łatwiej mi jest grać po prostu wtedy, tak? No mogę się po prostu skupić na grze, tak? Jednak StarCraft wymaga tej podzielności uwagi i no to jest dla mnie pewne wyzwanie, bo ja generalnie nie mam podzielnej uwagi, tak? Jak się skupię na jednym, to jest okej. Dobra, zobaczmy jeszcze cutscenkę. No proszę, piersiówka. No więc Raynor lubi sobie popić. No to wygląda. Jeny, jak mi psy ujadają. Ale nie odejdę przecież podczas cutscenki, no nie ma nawet mowy. Wow. To jest chyba na pokładzie Hyperiona. Zwiastuje nadejście zakłady. Zerathul. Udało mi się przeniknąć przyszłość, ale ukazała się jedynie nicość. Jest chyba ranny. Jednakże iskierka nadziei wciąż się tli. Ty możesz rozpalić z niej prawdziwy ogień. I choć sprawiedliwość nakazuje, by poniosła karę za swe winy, tylko ona może nas ocalić. Mówisz o Kerrigan. 4 lata się nie widzieliśmy. Pojawiasz się znikąd... Czas nagli. Musisz zrozumieć. Odpowiedzi, których szukasz, są wewnątrz. Przestuduj je uważnie. Bowiem teraz ważą się losy wszechświata.
się spotkaliśmy. Wow. Ciekawe, jak on się dostał na ten statek. Właśnie, technologia... Moment. Słyszałem już o tych kryształach, Ihan. Ponoć pozwalają przeżyć wspomnienia innej osoby. To, co odkrył Zeratul. Chciał, żebym także to zobaczył. Dobra, raz się żyje. Okej, okay, mamy teraz kryształ tutaj. Zdobyte osiągnięcie. Kryształ Ihan. Mamy nowych najemników, nowe projekty badawcze i tak dalej. Zobaczmy ten kryształ jeszcze. Tajemniczy kryształ znajdujący się w laboratorium daje ci dostęp do wspomnień Zeratula w formie dodatkowych misji. Wow! Kliknij LPM kryształu, aby uruchomić misję Zeratula. Czyli pogramy sobie chyba protosami, tak? Tak przynajmniej to rozumiem, że pogramy sobie protosami w... Patrzcie, zmutował nam kryształ. Tego nie było wcześniej. Dobra, polecam przeczytać sobie opis, ja już to zrobię później. Pokażę jeszcze wylęgarnię zergów, jakby co. Chociaż ona chyba się nie zmieniła. Nie, ona została jeszcze taka sama. I mamy kolejną część artefaktu. Dobra, tutaj sobie zakończymy nasze nagranie. No, sądzę, że w następnym będzie sporo rzeczy naprawdę tutaj do objaśnienia, do pogadania i tak dalej. Czy zrobimy sobie... Te misje od Zeratula, nie wiem. Raczej na razie stawiałbym na tradycyjne misje. Przynajmniej te, które mamy jeszcze odkryte. Zostały nam dwie. No i zobaczymy, jak to będzie. Dobra, w każdym razie to już tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli wam się podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Pamiętajcie też o tym, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I to w zasadzie wszystko. Także dzięki, że wpadliście. Cześć i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.